Szanowni Państwo, chciałbym w kilku zdaniach ustosunkować się do wykonania budżetu za 2019 rok i do udzielenia bądź nie absolutorium burmistrzowi za to wykonanie. W pierwszej kolejności myślę, panie skarbniku, że to była taka freudowska pomyłka. Wydaje mi się, że burmistrz też ją wyłapał, bo widziałem uśmiech na twarzy, kiedy pan powiedział, że jednostkowe opinie, że budżet jest proinwestycyjny. Tylko chodziło panu o to, że nie jest proinwestycyjny. No tak to akurat wyłapałem. Natomiast, szanowni państwo, absolutorium składa się jakby z dwóch takich części. Pierwsza część to jest oczywiście rzetelne ocenienie wykonania budżetu, planu budżetowego, który przyjmujemy w stosunku do tego, co zostało zrealizowane. Druga część absolutorium to niewątpliwie jest pewna ocena polityki prowadzonej w mieście. To tak absolutorium trzeba traktować. I ocena tego, czy zgadzamy się z tą polityką, czy zostało zrealizowane to, co zostało założone, czy kierunki rozwoju miasta są właściwie przyjęte, oczywiście zdaniem Wysokiej Rady. Ja mam kilka takich uwag, które pewnie gdzieś umknęły, szczególnie w raporcie o stanie miasta, bo pan burmistrz wspominał o rekordowych środkach na inwestycje, rekordowych środkach zewnętrznych pozyskanych. To, tak to wygląda, natomiast no, trzeba też uczciwie powiedzieć, że są to głównie środki z lat poprzednich, czyli 2017-2018. Zresztą to było widać po inwestycjach, które pan burmistrz pokazywał, które zostały zakończone, ale tak to jest w samorządzie, nie? Że inwestycje bardzo często są wieloletnie, one mają wpływ na wynik finansowy, na właśnie pozyskane te środki. Niemniej jednak no, warto też o tym wspomnieć, że to była jakby kontynuacja w dużym stopniu, kontynuacja inwestycji, które zostały rozpoczęte wcześniej i one miały wpływ właśnie na te wskaźniki, które mieliśmy tutaj prezentowane. No i warto też wspomnieć o jednej rzeczy, to tak delikatnie zostało wskazane przez pana skarbnika z kolei w jego prezentacji, że mamy też rekordowe zadłużenie miasta. Rekordowe zadłużenie 80 milionów złotych, takiego zadłużenia jeszcze nie było. Oczywiście jest to powiązane też z tymi inwestycjami, które były realizowane. Niemniej jednak no, te pozyskane środki w niewystarczającym stopniu w mojej ocenie wpłynęły na te przychody budżetowe i na to, aby to zadłużenie miasta jednak tak duże nie było, bo to w którymś momencie trzeba będzie spłacić. Tutaj pan skarbnik też bardzo słusznie zwrócił uwagę, jak to tak nazwał delikatnie, wskazał lata, w których robi się ciasno, jeżeli chodzi o te możliwości finansowe. No to wszystko jest konsekwencja tych zobowiązań, które zostały podjęte w latach 2018 i w tamtym roku 2019. Natomiast ustosunkowując się już do samego wykonania budżetu, swoje wystąpienie podzielę jakby na dwie części, właśnie wykonanie budżetu i ocena pewnej polityki miasta w 2019 roku. Jeżeli chodzi o to wykonanie, no mam kilka krytycznych uwag, które wskazywałem już na samej komisji finansowej, gdzie ocenialiśmy wykonanie budżetu i stąd też pojawiały się pytania, na które w większości uzyskałem odpowiedź, bo nie na wszystkie. Ale chciałbym państwu zwrócić uwagę, dlaczego nie powinniśmy głosować za, w mojej opinii, w tym absolutorium za wykonanie roku 2019. Proszę zwrócić uwagę na brak wykonania planu inwestycyjnego na drogach za 2019 roku. Było to jedno z najniższych wykonań, 56%. W odpowiedzi uzyskałem od pana skarbnika informację, z czego to wykonanie tak niskie, bo ono jest bardzo niskie, wynikało. Natomiast ja rozumiem, że pewne zadania inwestycyjne zostały przesunięte, ale skoro mieliśmy wiedzę, że pewne zadania muszą być przesunięte z różnych powodów, to w mojej opinii te środki inwestycyjne należało wykorzystać w tym czasie, przenieść na inne zadania, na zadania remontowe, na drobniejsze zadania, które można realizować, które nie wymagają jakby drugiej procedury inwestycyjnej. Zawsze tak jest, zawsze, w każdym budżecie, że jakieś zadania zostają przesuwane, ale no też powinniśmy, czy władza wykonawcza powinna w te zadania szukać innych zadań, które można zrealizować, bo tych środków finansowych
danym roku nie wykorzystaliśmy i to nie jest już tak, że w następnym to nadrobimy. Nie, tego już nie nadrobimy. To po prostu zostało niewykorzystane i tworzymy budżet na rok następny. Szanowni Państwo, jedna rzecz, która, o której już wspominałem, składałem interpelację w tej kwestii, na to zwróciła też uwagę w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa, to jest nadwyżka wpływów opłat za śmieci, około 1 miliona złotych więcej. W mojej opinii tłumaczenie jest tutaj proste, no źle oszacowano wpływy, czyli więcej od mieszkańców pozyskaliśmy, niż nas to kosztowało. Oczywiście w wyjaśnieniu uzyskałem informację, że szacunki były tworzone zgodnie z ustawą, gdzie przyjęło się, że wszyscy będą śmiecie segregować. No nie będą wszyscy, no wiemy o tym, że wszyscy nie będą. Też na komisji, zresztą będziemy na kolejnej sesji podejmować dzisiaj też uchwałę. Są przypadki, gdzie wiemy, że te śmieci nie będą segregowane, więc w tych szacunkach należy wziąć to pod uwagę. Po to, żeby w sposób maksymalny, precyzyjny oszacować koszty i oszacować wpływy. Wpływy do budżetu z tego tytułu. Oczywiście są to środki finansowe, które tylko na ten cel można wydać, czyli należy założyć, że na 2020 rok mamy wpływów prawie 1 milion złotych więcej na te działania związane z wywozem nieczystości. Ale oceniam to negatywnie. Moja sugestia, panie burmistrzu, jest taka, żeby jednak precyzyjnie starać się szacować te wpływy, chociażby na podstawie danych historycznych. I nie wiem, jak będzie w 2020 roku, ale po podwyżce, którą zrealizowaliśmy, uchwałę, którą podejmowaliśmy, to pewnie z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić ten bilans wpływów i kosztów i zobaczymy, czy okaże się, że znowu tych środków finansowych mamy za dużo, bo wtedy trzeba będzie robić po prostu korektę opłat i pozyskiwać od mieszkańców tyle, ile faktycznie potrzebujemy na zapłatę za ten wywóz nieczystości. Szanowni Państwo, kilka informacji, które też w mojej ocenie mają negatywny wpływ na ocenę tego wykonania. One wynikają z pewnej nieścisłości, chcę wierzyć, że oczywiście przypadkowej, bądź też nieprecyzyjnych zapisów. Wydatki z promocji na informacje przydrożne, 50 tysięcy, które mamy w wydatkach budżetowych. No, w momencie, kiedy pytaliśmy o to, okazało się, że to nie żadna informacja przydrożna, tylko opłata za reklamy na imprezach sportowych. Taka dotacja dla klubów sportowych, można powiedzieć. Żeby było jasne, panie burmistrzu, nie jestem temu przeciwny, żeby środki na sport zwiększać. Sam składałem wnioski w budżecie o zwiększenie tych środków, ale róbmy to transparentnie. Niech wszyscy wiedzą, że w danym paragrafie można pozyskiwać środki finansowe na organizację imprez sportowych, bo to były głównie te środki finansowe. No, oczywiście jest informacja, że pracownik źle przygotował to sprawozdanie. Jest nowy pracownik, który po raz pierwszy się tym zajmuje. Taką informację dostałem. No ale gdybyśmy nie spytali o to, nie wiedzielibyśmy o tym, że dodatkowo 50 tysięcy zostało przekazane, w skrócie oczywiście, na sport w budżecie 2019. Jestem za tym, żeby wydatki na sport zwiększać, ale róbmy to, panie burmistrzu, transparentnie. Zapiszmy, rozpiszmy konkurs, niech wszystkie kluby, wszystkie organizacje mają szansę te środki pozyskiwać. Szanowni Państwo, burmistrz w swoim sprawozdaniu też tak troszkę spowodował, że o tym powiem, bo w sumie nie miałem o tym wspominać, że w roku 2019 wszystkie umowy na promocję medialną zakończył i z tego tytułu są oszczędności. No, zakończył, ale są też i podpisane. I to w wykonaniu budżetu też po zadawaniu tych pytań uzyskałem informacje. No jednak to nie jest tak, że tych umów nie było w 2019. Była umowa na, powiedzmy sobie, no, nazwijmy to promocję medialną, czy też no był tam chyba cykl wywiadów na temat Sanoka. Jak zwał, tak zwał. No, jedne pan skończył, ale inne pan podpisał. Jedno. Więc no, lepiej o tym nie mówić, nie? W takich sytuacjach, bo mnie prowokuje to potem jakby pytanie, no jak to jest,
niby są oszczędności, ale jednak środki finansowe na to wydajemy. Szanowni Państwo, no, taka sama sytuacja ma przy wydatkach budżetu na modernizację strony www. No też pytałem, co to za wydatki na tą modernizację. Okazało się, że no, żadnej modernizacji strony www, sam, jak myślę, www.samek.pl nie było. Były to też wydatki wspierające różnego rodzaju imprezy. Zapłatę zespołowi, ZAX, też tam wsparcie jakiegoś klubu. No, róbmy to transparentnie. W mojej opinii nie ma co ukrywać wydatków pod takimi zapisami, bo no, przecież to można łatwo sprawdzić. Jeżeli mamy wydatki przeznaczane na ten cel, czyli organizacje jakichś tam mistrzostw, czy też no, inne, które były tam podpisane, to zapiszmy je w budżecie tak, jak one faktycznie były wydatkowane, a nie modernizacja strony www. Przez rok widzę na stronie, nic się tam nadzwyczajnego nie wydarzyło, stąd pojawiło się moje pytanie, co modernizowaliśmy w ramach strony internetowej. Okazało się, że nic, że to były inne wydatki, które no, no trzeba ocenić, czy jednak one w jakiś sposób zostały tam ukryte. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz też wspomniał o postępowaniu, które się toczy w ramach Centrum Rehabilitacji i Sportu. No też przy wykonaniu budżetu też dowiedzieliśmy się, bo kiedy pytałem o te środki finansowe, które były wydatkowane na naprawy po szkodach, które powstały w wyniku zadania i w jakim stopniu one zostały pokryte z ubezpieczenia, no dowiedzieliśmy się też, że inwestycja Centrum Rehabilitacji i Sportu w całości nie została ubezpieczona, inaczej, nie została ubezpieczona na wartość, jaką stanowi. No, różnie można do tego podchodzić. No, ja uważam, że nie jest to do końca rozwiązanie dobre, a szybko okazało się, że nawet złe, bo odszkodowanie, które uzyskaliśmy, nie pokryło nam 100% wartości napraw, które musieliśmy dokonać. Z informacji od skarbnika to tam mniej więcej 80%, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale w 80% uzyskaliśmy, czyli te 20% musieliśmy pokryć z budżetu, a to wynika z tego, że nie ubezpieczyliśmy Centrum Rehabilitacji i Sportu na całość wartości, którą posiada. Szanowni Państwo, coś, co najbardziej zaskoczyło mnie w wykonaniu budżetu, to Państwo, którzy byli na Komisji Finansowej, zapewne no, może w części przynajmniej się ze mną zgadzał, a to środki wydatkowane na koncepcję budowy mostu na Sanie. No, z dużym zainteresowaniem do tego podszedłem, bo no, to jest coś zupełnie nowego, o czym nie było mowy w roku 2019, ani 2018. Poprosiłem o możliwość dostępu do tej koncepcji. Tą koncepcję, te założenia uzyskałem. No jest to koncepcja, która przedstawia 7 lokalizacji mostu na Sanie. Z tym, że w kilku lokalizacjach autor koncepcji pisze, że ona jest niemożliwa do realizacji. Więc wydaje mi się, że jest to zadanie, które no, chyba Panie Burmistrzu, w momencie, kiedy wydajemy środki finansowe na koncepcję, no staje się takim pańskim celem tej kadencji, ja to tak rozumiem, bo radni nie mieli informacji o tym pomyśle budowy mostu na Sanie. Myślę, że warto o tym dyskutować. Jeżeli już powstała koncepcja, to myślę, że Pan Burmistrz powinien jednak radnych poinformować o swoich celach. Chyba, że koncepcja powstała dla koncepcji, ale no wydaje mi się, że bez takiego założenia, że chce Pan zrealizować taką inwestycję, koncepcji by Pan nie zlecał. Ja zachęcam wszystkich radnych do zapoznania się z tą koncepcją. Każdy ją oceni pod względem merytorycznym i właściwości lokalizacji tego mostu. No w zasadzie można tak w skrócie powiedzieć, że te 7 lokalizacji to są co 200 metrów, począwszy od sklepu Carrefour po most na Olchowcach. Na rysunkach jest co 200 metrów wskazany most. Przeprawa przez SAN, no i jest ocena możliwości realizacji tego lub nie.
Warto się z tą koncepcją zapoznać. Uważam, że radni powinni ją znać. I jeżeli chcemy budować mosty, most jeden, no to chyba warto to poddać pod dyskusję, bo no to jest duża inwestycja. Wszyscy wiemy, ile takie inwestycje kosztują. Nie do końca łatwo jest pozyskać środki finansowe na takie inwestycje, szczególnie nowe, więc na pewno to powinno podlegać dyskusji, przynajmniej na komisjach. I to też oceniam negatywnie, że koncepcja została zwrócona, została wykonana, a gdyby nie dociekliwość radnych, to byśmy nawet o tym nie wiedzieli, że takie pomysły w mieście się pojawiły. No i druga sprawa to taka bardziej już formalna, panie burmistrzu, no, w odpowiedzi od skarbnika uzyskałem informację, że mogę pozyskać dostęp do koncepcji ścieżki rowerowej. No, chciałem to zrobić, nawet wczoraj przez biuro rady starałem się pozyskać, natomiast w odpowiedzi od skarbnika mam wskazany wydział, w którym ta koncepcja się znajduje. No nie znajduje się tam, nie znajduje się też w biurze rady, nie znajduje się też u wiceburmistrza. Ponoć znajduje się u pana w gabinecie, więc panie burmistrzu, pozwolę sobie któregoś dnia zaglądnąć, poprosić tą koncepcję, nie przeszkadzając panu w pracy, wezmę ją do biura rady, zapoznam się z nią i oddam. No nie zdążyłem przed tą sesją niestety z tą koncepcją się zapoznać, bo nie miałem jakby dostępu do niej, ale mam nadzieję, że to naprawimy w najbliższej przyszłości. Szanowni Państwo, i teraz w kilku zdaniach chciałbym przejść do oceny tego, co w 2019 roku moim zdaniem wydarzyło się ważne, co zostało zrealizowane, co nie zostało zrealizowane i jak oceniam pod względem takiej strategii realizowanej przez miasto, przez władzę wykonawczą w 2019 roku. Pierwszy temat, z którym spotkaliśmy się, który był na pierwszych stronach gazet lokalnych, mieliśmy specjalną sesję poświęconą temu, to jest inwestycja, która miała być realizowana przez SPGK Mineralizacja. No bardzo głośno o tym było, mieliśmy to realizować. Ja przypomnę, że według harmonogramu w tej chwili mieliśmy być już po pozwoleniach na budowę, zdaje się, mieliśmy mieć nawet pozyskane środki finansowe. No ucichło. Wydarzenie było duże, dyskutowaliśmy o tym godzinami, no jakoś tak cicho. No. Spodziewam się, że zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ale no to było coś, co oceniam też negatywnie, bo bardzo dużo szumu się wokół tego zrobiło, a tak naprawdę to był taki kapiszon. Według mojej oceny, zresztą od początku bardzo sceptycznie do tego podchodziłem. Panie burmistrzu, w kwietniu bądź w maju, już dokładnie nie pamiętam, roku 2019, kiedy była dyskusja na temat rynku, jego funkcjonalności, do miesiąca września mieliśmy uzyskać projekt zagospodarowania rynku w 2019 roku. Do dzisiaj tego projektu zagospodarowania rynku nie mamy. Obiecał Pan, że będziemy dyskutować o tym, że chcemy rynek ożywić i że radni zostaną zapoznani z planami. No nie zostaliśmy zapoznani z planami. Nie wiem, czy takie plany są, bo kilka obrótków jest, ale tak naprawdę wydawało mi się, że mówimy o czymś poważnym, o czymś, co będzie naprawdę fajną inwestycją. No, nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Panie burmistrzu, nie do końca odpowiadał Pan na pytania, na ważne pytania, które zadawaliśmy. Ja do dzisiaj nie uzyskałem odpowiedzi, mimo tego, że dwa razy Pan burmistrz obiecywał, na temat powodu odwołania i nieudzielenia absolutorium w SPGK. Najpierw powiedział mi Pan, że najpierw chce Pan zapoznać osoby zainteresowane, co przyjąłem z dużym zrozumieniem, bo tak jest naturalna droga. Później obiecał Pan, że odpowie mi Pan na piśmie, tą odpowiedź przedstawi. No, nie odpowiedział Pan. A to, słuchajcie, Szanowni Państwo, to jest ważna sprawa, bo oczywiście burmistrz ma prawo zmieniać Radę Nadzorczą, Zarząd. To jest Państwa kompetencja, ja tego nie neguję. Natomiast jeżeli się nie udziela absolutorium, tak jak Pan to uczynił, no to są już poważne sprawy, no, których powinniśmy mieć wiedzę, jeżeli zadajemy takie pytania. No i te zmiany w SPGK się faktycznie odbyły. Natomiast no, w mojej ocenie po prostu unikał Pan odpowiedzi na te sprawy.
Coś, co podkreślałem wielokrotnie i to było charakterystyczne w roku 2019. Działania, z którymi się nie zgadzam, z którymi nie będę się zgadzał, w mojej ocenie są to złe działania, wielokrotnie dyskutowaliśmy, ale ponieważ oceniamy 2019 rok, przypomnę jeszcze raz. Przesuwanie spłat zobowiązań, przesuwanie terminu wykupu obligacji. Jest to działanie złe dla budżetu w mojej ocenie i nie powinno mieć miejsca. Dlatego niewątpliwie mieliśmy tą sytuację w 2019 roku, bodajże w lutym, następnie, już nie pamiętam, ale chyba we wrześniu. Ja oceniam to negatywnie. I to ma niewątpliwie, to ma pozytywny wpływ chwilowy na budżet, na te lata, z których przesuwamy, ale tak naprawdę przesuwamy ten wykup w przyszłość, a koszt dla budżetu jest zbyt duży, bo zgodnie z szacunkiem pana skarbnika, no to było tam 4 miliony, tak? Dobrze pamiętam? 1 300 000, ale to jest rozpisane na 15 lat. Tak, no. Koszt jest zbyt duży, żeby takie działania podejmować. W takich sytuacjach, jeżeli nie bilansują się nam pewne wskaźniki, należy szukać ograniczania wydatków, a nie przesuwania spłat. Szanowni Państwo, rok 2019 to problem, z którym mierzyliśmy się też kilkakrotnie, kilka przetargów nierozstrzygniętych, to problem zarządzania dworcem multimodalnym. To wszyscy mamy świadomość tego, że niewątpliwie te kwestie, no, kilkakrotnie rozmawialiśmy o nich na sesjach, kilkakrotnie dyskutowaliśmy na komisjach. No, z dużym zainteresowaniem będziemy przyglądać się pewnie w przyszłym roku, czyli wynikom finansowym za 2020 rok, kiedy decyzją Rady w grudniu, bądź w październiku, już nie pamiętam, podjęliśmy uchwałę, przekazaliśmy w zarząd ten dworzec multimodalny. Natomiast właściwie od otwarcia, o którym pan burmistrz tutaj mówił, do końca roku mieliśmy ten problem, z którym no, uporaliśmy się, czy skutecznie to jeszcze ocenimy, dopiero na koniec roku 2019. Trwało to zbyt długo. W mojej ocenie zdecydowanie wcześniej można było sobie z tym poradzić. 2019 rok to też jedno ze zdarzeń, które oceniam negatywnie. To była kwestia autosanu i kwestia potrącenia sobie z należności odsetek za spóźnienie z realizacją tego zadania. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, ale warto o tym wspomnieć, bo to w moim przekonaniu, w mojej ocenie było działanie niepotrzebne, można było to zupełnie inaczej rozwiązać, a na pewno jeżeli chodzi o tą spółkę, mogliśmy spokojnie sobie poradzić inaczej w tym zakresie i złagodzić skutki tego nieterminowego dostarczenia autobusów i tych kart, które zostały naliczone dla spółki, a budżet by na tym nie stracił. Szanowni Państwo, no, oprócz rekordowego zadłużenia, no, rzecz, która pewnie też dotyczy nas wszystkich i Rady, bo przynajmniej ja czuję się w części odpowiedzialny za to, aczkolwiek no, tutaj władza wykonawcza musi mieć też świadomość tego. 14 uchwał zostało uchylonych od początku kadencji przez RIO bądź organ nadzoru przez wojewodę. To trochę źle świadczy o samej formie przygotowywania tych uchwał i procedowania. Oczywiście w 99% te uchwały wychodzą od władzy wykonawczej i to jest taka uwaga, na którą powinniśmy się do tego wszyscy pewnie bardziej przyłożyć i prośba o to, żeby jednak te uchwały no, pod względem formalno-prawnym, pod względem merytorycznym były jednak przygotowywane lepiej. No, ten wynik na pewno kluby nam nie przynosi w 2019 roku. Szanowni Państwo, ostatni punkt, o którym chciałem powiedzieć, uzasadniając jakby dlaczego powinniśmy głosować przeciw absolutorium, to już bardziej jako takie przypomnienie. Pamiętacie Państwo, wielokrotnie burmistrz zarzucał mi, nie tylko mi, to, że
pytaniami, interpelacjami, które składam, blokuje pracę urzędu, muszą zajmować się odpowiedziami na te interpelacje. No ja przypomnę, że jest to prawo każdego radnego i to jest jakby normalna praca radnego, że składa interpelacje. Natomiast pewnie bym o tym nie powiedział, gdybym nie zwrócił uwagę w raporcie o stanie miasta na tą kwestię. W roku 2019 zostało złożonych 12 interpelacji. Słownie 12 interpelacji. Panie burmistrzu, zwracam się z uprzejmą prośbą, proszę więcej nie zarzucać radnym w gminie, że paraliżujemy pracę urzędu, składając interpelacje. Bo te 12 interpelacji na przykład, który podawałem na której sesji w Przemyślu w czerwcu 2019, jeden radny tylko złożył 237 interpelacji. Tam prezydent miasta nie skarży się, że miał blokowaną pracę urzędu. Szanowni Państwo, tytułem podsumowania, dlaczego zagłosuję za tym absolutorium? Zagłosuję za tym absolutorium, bo liczę na zmianę podejścia burmistrza do pracy radnej i do pracy organu uchwałodawczego. To taki kredyt zaufania i taka ręka wyciągnięta do współpracy. Panie burmistrzu, mam nadzieję, że nigdy już nie dojdzie w tej kadencji za pańskiego sprawowania urzędu do takiej sytuacji, jak doszła z Sosenkami. Mieliśmy dyskutować, pan tej dyskusji nie chciał. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że aktywność czy też dociekliwość radnych nie będzie traktowana jako troska radnych o dobro wspólne, o miasto, o pracę na rzecz mieszkańców, a będzie traktowana jak do tej pory jako złośliwość, nie wiem jak to nawet nazwać. No nie może mieć pretensji do radnych o to, że są aktywni. Szanowni Państwo, i zagłosuję też za tym absolutorium, mając nadzieję, że te wszystkie błędy, które w wykonaniu budżetu niewątpliwie się pojawiły i o tym rozmawialiśmy, że będziemy wyciągać z tego wnioski i na przyszłość pewne elementy, pewne sprawy będziemy transparentnie, pan burmistrz będzie transparentnie przedstawiał wykonanie. To są błędy, które techniczne, które można poprawić. Ja dzisiaj nie przypisuję im tym błędom złej wiary. Przyjmuję wytłumaczenie, że są nowi pracownicy, nie wszyscy wiedzą, jak to realizować. Okej, niech tak będzie, ale za rok już tych nowych pracowników nie będzie, tylko będą ci, którzy są. Dlatego mimo wielu zarzutów do wykonania tego budżetu i do oceny polityki w 2019 roku zagłosuję za absolutorium, mając nadzieję, że burmistrz odczyta to właściwie jako chęć współpracy i troski o miasto, a nie te błędy, które wytykamy jako złośliwości. Dziękuję. W wypowiedzi pana radnego Mieplicza, widzicie, ustosunkował się do zadanych pytań i odpowiedzi udzielonych. Według mnie pan radny wyraził swoje stanowisko, natomiast jeżeli chodzi o meritum, czyli o samą odpowiedź, jak ona wyglądała z naszej strony, to ja bym zaproponował, to są krótkie odpowiedzi, wprost przeczytał. Bardzo Państwa prosiłem w swoim wystąpieniu o obiektywne spojrzenie na to, co się działo w ciągu 2019 roku i merytoryczne spojrzenie. Po przeczytaniu myślę, że Państwo sobie już wyrobicie swoje zdanie, czy odpowiedzi są dobrze sformułowane i wyjaśnienia adekwatne. Jeżeli chodzi o opłaty z tytułu odpadów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 28 054 zadeklarowanych mieszkańców, 3622 mieszkańców nie segregowało odpadów i uiszczało stawkę w wysokości 28 zł od osoby. Natomiast 24432 tysiące mieszkańców gromadziło odpady w sposób selektywny i uiszczało opłatę 14 zł od osoby. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych w 2019 roku złożonych zostało 1096 deklaracji. Z tego 448 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zbierało odpady w sposób selektywny i uiszcza niższą opłatę za pojemnik. 648 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie segregowało odpadów
i uiszczało wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Ustalając stawki opłat przyjęto założenie zgodne z ustawą, które mówi, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą segregować odpady i uiszczać niższe opłaty, czyli 14 zł. Stąd wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami były szacowane na podstawie stawek za odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny przy planowaniu. Natomiast, jeżeli Państwo dobrze usłyszeli, 648 właścicieli nieruchomości nie segregowało, więc płaciło podwójną opłatę, a wśród osób fizycznych była to 3620. Tak, 3000, tak. I dlatego, że ale nie, panie radny, pan powiedział, użył sformułowania, że zostało to niewłaściwie zaplanowane. Właściwie zostało zaplanowane, bo w oparciu o ustawę. Drugie pytanie. Wydatki z promocji informacji przydrożnej w wysokości 49 000 zł dotyczą wydatków związanych z umowami przy realizacji takich zadań jak dot trekking 12 000, paddock, organizacja spływu pontonowego 6,5, Łagorzów 5 000, Himalajska reklama miasta, klub górnik, reklama miasta na zawodach, automobil klub 10 000, reklama miasta i pozostała kwota związana z obchodami 25. rocznicy partnerstwa samych rynkach. Z uwagi na reorganizację Wydziału Promocji w roku 2019, Wydział Promocji został zlikwidowany. Osoba, która sporządzała sprawozdanie cząstkowe, robiła to po raz pierwszy i zastosowała nomenklaturę opisu wydatków w sprawozdaniu z wykonania jak w projekcie budżetu. W rzeczywistości wydatki dotyczyły działań promocyjnych, a nie reklamy czy informacji przydrożnej. I podobnie w odpowiedzi na pytanie 10. W sprawozdaniu uwzględniono nazewnictwo z planu budżetu, to jest wydatki pod nazwą modernizacja strony www. Taka była pozycja w planie wydatków Biura Burmistrza. W rzeczywistości wydatki te nie były realizowane, natomiast planowany budżet został wykorzystany na sfinansowanie części honorarium, na imprezy zakończenia wakacji, wynagrodzenia autorskie odprowadzenie do ZAIKS-u, sponsoring Mistrzostw Polskich z boxingu i wykonanie statuetek dla gości z Rajka. Szanowni Państwo, więc to tak naprawdę była pomyłka merytoryczna, ponieważ to, co ja dostaję i na końcu pokazuje się jako sprawozdanie końcowe z wykonania budżetu, ja dostaję cząstkowe sprawozdania z poszczególnych wydziałów. I po prostu ta osoba, która to przygotowała, merytorycznie, nie wiedząc, że należy do wydatku przypisać właściwą nazwę, a nie taką, jak było to zaplanowane w projekcie budżetu. Więc po wyjaśnieniu z tą osobą całej sytuacji na przyszłość, czyli na przyszły rok, na pewno takiej pomyłki już nie będzie. I jeszcze chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego, też jeżeli chodzi o inwestycje na drogę, że jeżeli część inwestycji nie została realizowana, to zaplanowany budżet wydatkowy, żeby przesunąć na inne zadania. Ja kilka razy już i na sesji, i na sesjach, i na komisjach przypominam, że w 98% nasze inwestycje finansowane są obligacjami. Czyli nie środkami własnymi, ale środkami zewnętrznymi. Jeżeli jakaś inwestycja w roku budżetowym nie jest finansowana, nie jest realizowana, to tak naprawdę załóżmy te 3 miliony na łącznik, pozostałoby na rok przyszły, wolnych środkach, które by przeszły na rok przyszły do sfinansowania tej inwestycji. A jeżeli my przesuniemy zaplanowany wydatek w inne miejsce do realizacji innego zadania, którego w budżecie nie było i sfinansujemy je tymi obligacjami, to w przyszłym roku budżetowym ponownie będziemy musieli zaciągnąć zobowiązanie zewnętrzne, żeby tą inwestycję przesuniętą na rok następny dokończyć, sfinansować. Także, szanowni Państwo, bardzo proszę brać to pod uwagę przy składaniu takich propozycji, ponieważ wiąże się to po prostu z finansowaniem inwestycji w przyszłym roku budżetowym, zaciąganiu nowych zobowiązań. Bo jeżeli to, co
nie było zrealizowane w obecnym roku budżetowym z inwestycji, było finansowane obligacjami, to te obligacje przejdą jako wolne środki na przyszły rok budżetowy. Dziękuję bardzo.